demokracji i bezpartyjnych samorządowców w Warszawie. Bardzo prosimy o zajmowanie miejsc. Tutaj jeszcze rodzina naszego kandydata na prezydenta dołącza do niego na przednich siedzeniach. Zapraszamy. Szanowni Państwo, nazywam się Ewa Zajączkowska-Hernik, jestem rzecznikiem Konfederacji i jednocześnie kandydatką do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Znajdziecie mnie na listach w warszawskich dzielnicach, takich jak Śródmieście, Ochota, Ursynów, Wilanów i Mokotów, a dziś mam przyjemność poprowadzić dla Państwa konwencję w Warszawie. Witam również naszych widzów, którzy łączą się z nami za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Dziękuję, że jesteście na naszym YouTubie, na naszym Facebooku oraz na mediach społecznościowych naszych liderów. Witam Państwa serdecznie. Zbliżamy się do finału kampanii samorządowej. Już za kilka dni, 7 kwietnia, wybierzemy prezydentów, radnych naszych miast, wybierzemy radnych sejmików wojewódzkich i radnych powiatów. Szanowni Państwo, już za kilka dni będziemy mieć szansę na to, by zbudować nasz samorząd od nowa. Najwyższy czas, by rozbić warszawski układ, zająć się Warszawą na poważnie i uwolnić jej potencjał. Hasłem przewodnim dzisiejszej konwencji samorządowej w Warszawie jest warszawski sen. Dla każdego z nas pewnie ten warszawski sen znaczy co innego, ale myślę, że co do głównych założeń odnośnie tego hasła jesteśmy zupełnie zgodni. Na przykład w moim warszawskim śnie Warszawa jest przede wszystkim bezpieczna. Jest otwarta, ale jest gwarantem bezpieczeństwa, szczególnie dla kobiet. Bo szanowni Państwo, szanowne Panie, dla nas pojęcie bezpieczeństwa jest szalenie istotne i Warszawa powinna być dla nas całkowicie bezpieczna. Warszawski sen to również Warszawa gospodarna, Warszawa przedsiębiorcza, bez takich durnych pomysłów jak strefy czystego transportu, które w zasadzie jedyne, co mają na celu, to utrudnić nasze codzienne funkcjonowanie. Ale warszawski sen to również Warszawa przyjazna. Warszawa przyjazna mieszkańcom, Warszawa przyjazna młodym ludziom. Zależy mi i zależy naszym kandydatom na tym, by młodzi ludzie tutaj chcieli się osiedlać, tutaj, żeby chcieli zakładać swoje rodziny, a nie traktowali Warszawy tylko jako miejsce pracy, a wyjeżdżali potem na przedmieścia czy poza Warszawę po to, żeby odpocząć. Warszawa ma być przyjazna dla mieszkańców i Warszawa przede wszystkim w moim śnie jest Warszawą wolną od Rafała Trzaskowskiego na fotelu prezydenta. Warszawa w moim śnie to Warszawa, której zarządcą jest Przemysław Wipler. Szanowni Państwo, najwyższy czas na jedyną polityczną alternatywę dla skostniałego układu Rafała Trzaskowskiego i jego kliki. Najwyższy czas na Konfederację i bezpartyjnych samorządowców, bo łączy nas... Pięknie, łączy nas wolność, to jest hasło przewodnie naszej kampanii samorządowej. I żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo, zapraszam na scenę pierwszego mówcę, redaktor Jan Pospieszalski. Kochani, dziękuję serdecznie. Pewnie wielu się zastanawia, dlaczego tu jestem, dlaczego popieram Konfederację. Ewa mówiła, że ona kandyduje, ja nie kandyduję i nie będę kandydował. Być może za późno, być może nie mój temperament, natomiast dla Przemka Wiplera jestem w stanie stanąć nawet na rękach, to będzie na koniec. Natomiast przyjechałem tutaj po to, żeby powiedzieć mu, że popieram go. I Przemek, przypominam ci nasze pierwsze spotkania, uwaga, będzie trochę kombatancko. 22 czy 23 lata temu w telewizji Puls okazało się, że Przemek, mimo młodego wieku, był na tyle kompetentny, że był dyskutantem, stawał
na równy do sporów z lewactwem. Wtedy jeszcze był taki czas, że do programu, gdzie są kontradykcje, przychodzili różni ludzie. Przychodzili przedstawiciele lewicy, przychodziły feministki, przychodzili przedstawiciele politycznego ruchu homoseksualnego. Przychodził Krzysztof Bosak, spierając się z Kazimierą Szczuką u nas w programie, ale przychodził również Przemek Wibler. I pamiętam, słuchajcie, była taka sytuacja, pani profesor Staniszki siedzi i nagle zwraca się i mówi: to jest mój najlepszy student, to jest człowiek, który w ogóle rokuje i tak dalej. Zrobiła mu taką laurkę na żywo w programie, a na końcu mówi: właściwie w Prawie i Sprawiedliwości jest dwóch sensownych ludzi, Wibler i Ardanowski. I dzisiaj nie ma żadnego tam. Ale w telewizji publicznej mnie też już nie ma. Tak, i teraz tak, również jak Przemek, jestem warszawiakiem z wyboru. Przyjechałem tutaj w latach 80. i też to miasto umożliwiło mi, że mogłem stąd wyjeżdżać. Grałem wtedy w zespole. Był taki zespół Czerwone Gitary. Myśmy jeździli po całym świecie, blisko lotniska, blisko Okęcia, trzeba było mieszkać. I dzięki temu mogłem po prostu krok po kroku, no, uprawiać mój zawód, a jednocześnie orientować się w tym, co się dzieje na świecie. Dziś widzę, że Warszawa, którą widziałem, jak w tym dynamicznym rozwoju stawało się tutaj to życie dla nas coraz lepsze, coraz bardziej imponujące, ale ten moment, w którym jesteśmy, to jest czas, w którym trzeba powiedzieć stop i tak jak Ewa powiedziała, chcę uwolnić i chciałbym, moim marzeniem jest, tym warszawskim moim snem jest również uwolnić Warszawę od Rafała Trzaskowskiego, a ponieważ Konfederacja i ugrupowanie Przemka deklaruje dokładnie taką samą, te same ideały, ten sam program, który jest bliski mojemu sercu, w związku z tym, jeśli chodzi o prawo naturalne, jeśli chodzi o ochronę rodziny, jeśli chodzi o obronę życia, małżeństwa, to tutaj, jeśli chodzi o Przemka, na pewno jestem przekonany, że dla tych wartości będzie robił wszystko, co możliwe. Dzisiaj Warszawa jest opanowana przez, opleciona interesami i klientyzmem lewackich NGO-sów. Jeśli mówimy o finansowaniu z budżetu miasta organizacji pozarządowych, to proszę Państwa, tylko w 2022 roku znalazłem takie zestawienie. Rafał Trzaskowski zasilił organizacje pozarządowe kwotą 330 milionów złotych, z czego na przykład Krytyka Polityczna dostała 5 milionów 750. Inne organizacje, które zajmują się, nie wiem, edukacją seksualną, dostawały 4 miliony, 3 miliony. Ekoterrorystyczne organizacje są hojnie finansowane. Także stop finansowaniu lewackich, antykulturowych instytucji, stop finansowaniu przedsięwzięć, które są przeciwne normalnym interesom normalnych obywateli. No, także to jest jeden z pierwszych rzeczy. I mam nadzieję, Przemek, że postawisz tamę tym rzeczom. Ewa mówiła o strefach czystego transportu. Jest gorzej. Rafał Trzaskowski wciągnął Warszawę, nie pytając nas o zdanie, do takiego programu C40. To jest agenda globalistyczna, która ma o wiele bardziej radykalny program zaciskania tego ekoszaleństwa, tego klimatycznego szaleństwa, niż nawet agenda zrównoważonego rozwoju 2030. Oni chcą być liderami, chcą nadawać ton, a właściwie to realizują jeden potężny eksperyment na naszych organizmach, na naszych kieszeniach. I my jesteśmy w tym projekcie tylko królikami doświadczalnymi i między innymi dlatego trzeba postawić temu absolutną tamę, czyli stop agendzie klimatycznej, stop C40. Kolejna sprawa to jest infrastruktura. No, infrastruktura w mieście, hucznie otworzona kilka dni temu kładka, okazuje się niczym innym, tylko karykaturą pomysłu prezydenta Starzyńskiego z lat 30.
Mój tata jest architektem. Był architektem, studiował na Politechnice Warszawskiej. Opowiadał mi, że w planach prezydenta Starzyńskiego przed wojną było 5 linii metra, które miały być zbudowane w ciągu 35 lat, czyli do 65, do 70 roku. Oczywiście po drodze wydarzyły nam się najstraszniejsze kataklizmy, jakie mogły się przydarzyć, ale niemniej patrząc na tą kładkę, to jest po prostu karykatura tego, co myślał Starzyński. Ona idzie dokładnie w tym miejscu, w jakim Starzyński wytyczył most, tylko miał to być normalny, pełnowymiarowy most, który miał służyć w Warszawie, odblokować korki na mostach innych. Miało być w ogóle od Sadyby do Bielan miało być 12 mostów. Dzisiaj bodaj jest 8 i kładka. Także te pomysły Starzyńskiego z tamtego czasu nawet do dzisiejszego dnia nie zostały zrealizowane, dlatego że od 18 lat rządzi tutaj układ, który absolutnie nie dba o mieszkańców i nie dba o nas, o nasze interesy. Jesteśmy jedynym miastem chyba w Europie, jedyną stolicą w Europie, żeby z centralnej stacji komunikacji kolejowej, czyli z dworca centralnego, przejść do stacji metra i odwrotnie, trzeba pokonać 400 kilkadziesiąt metrów z walizeczką po krzywym bruku, a następnie z tą walizką zejść do podziemia i wejść dopiero na peron. Także to jest chyba jedyne takie miasto i w tej kwestii Rafał Trzaskowski nic nie zrobił. Są planowane jakieś rozwiązania, ale z tego co wiem, tam jest podawana data 2030, najwcześniej, że cokolwiek się zrobi. I ostatnia rzecz dla mnie osobiście bliska. Kultura. Warszawska Filharmonia została budowana w czasach caratu, kiedy Polska była pod okupacją rosyjskiego imperium. Car Mikołaj wydał zezwolenie na budowę gmachu Filharmonii Narodowej, który nie daj Boże, że przekroczył 1000 krzeseł. W związku z tym zrobiono filharmonię na 980 miejsc, no bo jak Polacy się zgromadzą w jakimś takim dużym, w dużej liczbie, to zaraz jakieś powstanie zrobią. W związku z tym Filharmonia Narodowa tak została też odbudowana po Powstaniu Warszawskim, ma dzisiaj taki kształt. Odbywa się tam jeden z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych o skali i zasięgu międzynarodowym, konkurs Chopinowski. W tym gmachu Filharmonii i teraz nagle się okazuje, że władze Warszawy nie były w stanie zbudować normalnej, profesjonalnej sali koncertowej. Katowice mają NOSPR, mają piękną salę Wyższej Szkoły Muzycznej, czyli Akademii Muzycznej. Kraków, Wrocław, Szczecin mają o wiele lepsze sale koncertowe niż Warszawa. Nagle się okazuje, że włodarze tego miasta przez ostatnie 20 lat nie zrobili nic, żeby ten stan zmienić. Nie ma gdzie grać koncertów. W tej chwili przejeżdżałem koło Torwaru. Kolejka młodych ludzi czeka na koncert w hali sportowej, która akustycznie, infrastrukturalnie nie jest przystosowana do koncertów muzyki. Także ci młodzi ludzie, na których niby Trzaskowski tak stawia i finansuje hojnie różne ich organizacje tęczowe, ekoterrorystyczne, nagle oni naprawdę nie mają gdzie pójść na koncert, żeby w godnych warunkach przeżyć doświadczenie muzyczne, cieszyć się muzyką, tańczyć się i słuchać w dobrych warunkach. My jako fani muzyki poważnej czy muzyki jazzu też nie mamy takiego miejsca. W Warszawie, słuchajcie, powstaje co jakiś czas naiwny pasjonat, próbuje zrobić klub jazzowy, po jakimś czasie upada. Dlaczego? Dlatego, że miasto w ogóle ma to gdzieś. Nie ma żadnej pomocy, programu, który by pomagał instytucjom takim jak kluby jazzowe. W Pradze takich klubów jest 20. Na całym świecie, w Nowym Jorku, nie trzeba jechać do Nowego Jorku, wystarczy jechać do Berlina, do Kopenhagi, żeby posłuchać muzyki jazzowej. Polscy młodzi muzycy jazzowi stanowią czołówkę europejskiego rynku jazzowego. Na wszystkich uczelniach jazzowych w Kopenhadze, w Berlinie, w Paryżu, w Amsterdamie jest pełno młodych studentów. Oni przyjeżdżają, nie mają gdzie grać w Warszawie. Jest jeden z Patif, teraz jest w Jaśmin, może 12-14 splajtowało i to myślenie o tym, żeby tutaj tętniło życie muzyczne w nocy, absolutnie jest obce obecnym władzom Warszawy. Przemek, dałbyś radę to zrobić? Oczywiście, że tak. Kochani, wielkie brawa dla Przemka, dla jego energii, dla jego entuzjazmu, odwagi. Czyli stop agendzie klimatycznej, stop lewackim NGO-som, więcej myślenia o infrastrukturze,
i kultura ta, która jest mi bliska. Przemek, liczę na ciebie. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, podsumowując słowa Jana Pospieszalskiego, więcej myślenia o warszawiakach i osobach, które do Warszawy przyjeżdżają, bo to, co robi prezydent Rafał Trzaskowski, to odcinanie się po prostu od wyborców, odcinanie się od warszawiaków, chowanie głowy w piasek i my takiego prezydenta nie chcemy. Teraz przed Państwem poseł ruchu Kukiz 15, Marek Jakubiak. Zapraszam! Tak, jestem warszawiakiem. Urodziłem się tutaj. Spędzę tutaj resztę mojego życia. To jest moje miasto. To są moje uczucia. To jest moja młodość, moje ulice, moja pamięć. To jest wszystko to, co dzisiaj buduje się w zdanie warszawski sen. Bo nie macie pojęcia, jak Warszawa się zmienia. Z dnia na dzień się zmienia i to nie jest wcale przed Trzaskowskiego, to jest taka siła inercji. Tu w większości swojej nie żyją lewacy, tylko ludzie, którzy po prostu czasami nie idą do wyborów. Natomiast całe to środowisko, które ja tu w Warszawie reprezentuję, to jest środowisko prawicowe, które się tu urodziło i wstydzi się, czasami wstydzi się, w jaki sposób Warszawę się pokazuje na arenie międzynarodowej. Ale żeby wam to opowiedzieć, to najpierw chcę powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwym dzisiaj człowiekiem, bo przyszedłem do przyjaciół i wśród przyjaciół najlepiej się czuję. Dziękuję bardzo. Przemek, Sławek, co tu? Janek, Ewa. Proszę, Krzysztof, Darek. Przecież my się już lata znamy, jak nie dziesiątki. Ale to znowu bym powiedział, że musiałbym lata komuś wypominać, a lata lecą dość szybko. Po Janku bardzo trudno się rozmawia, czy przemawia, dlatego że mistrza dogonić, to trzeba co najmniej jakieś Porsche. Natomiast ja powiem wam tak. Ja powiem wam tak, proszę państwa, Warszawa to jest prawie 2 miliony ludzi, to tych oficjalnie zameldowanych. Nieoficjalnie podobno jest drugie tyle. Warszawa ma gigantyczne problemy. Tak jak Janek Pospieszalski mówił, i Ewa zresztą mówiła o strefie czystego, proszę państwa, 30% domów w centrum Warszawy ma piece jeszcze. Nie ma mowy o żadnym eko, tu po prostu jeszcze jest prymityw, taki wczesny, z 20 lat. Starzyński to budował, do dnia dzisiejszego tak to istnieje. Część Pragi ma toalety jeszcze na podwórkach, a tenże jegomość Trzaskowski, no, może mu taka Warszawa nie pasuje, ale taka Warszawa faktycznie jest. I dziś potrzebny jest gospodarz, który będzie to wiedział, a w warszawiakach nie będzie widział kariery zawodowej. W warszawiakach będzie widział oczy, będzie widział rozum, będzie czuł warszawiaków, ponieważ tu już mieszka kilkadziesiąt lat, prawda Przemek? 27. Proszę państwa, ja będę miał do Przemka taką oto prośbę, że jak już zostanie tym prezydentem Warszawy, a to nie jest łatwy kawałek chleba, bo proszę państwa, otworzyć wszystkie szafy w tym, co tu dużo nie mówić, ogólnokrajowym Urzędzie Pracy Platformy Obywatelskiej, to tam się spotka tylko i wyłącznie ludzi powiązanych ze sobą. I nie będzie łatwo prezydentowi, bo ten prezydent musi mieć zaplecze swoje i zajmując fotel prezydenta będzie naprawdę na gorącym fotelu siedział. Wtedy to wszystko będzie zależało od nas, czy go wesprzemy, czy nie. Nie wystarczy wygrać wyborów, bo prawdopodobnie jest szansa, że Trzaskowski straci ten swój fotel. Natomiast chodzi o to, żeby wejść do drugiej tury, a w drugiej turze wszyscy musimy zagłosować na jednego, bez względu na konotacje, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy to Kukiz 15, czy to Konfederacja, wszyscy musimy głosować na prawą stronę. Nie ma innego wyjścia, nie wygramy inaczej. Najgorsze, to taki wyrzut sumienia, jakby może nie, no ale wiecie, proszę państwa, naszą zadrą taką ogólnoświatową jest to, że chcemy być Polakami. To nie jest dużo, my tak naprawdę dużo nie chcemy. My tylko chcemy tego, co normalny naród powinien mieć tak po prostu. Chcemy mieć własne państwo, chcemy mieć złotego, jakiego? Polskiego. Chcemy mieć wojsko. Polskie. Prawda? Chcemy mieć policję. Polską.
proszę Państwa, Narodowy Bank Polski. I proszę Państwa, tego nam się odmawia. To dzisiaj się dowiedziałem, że ta dziura budżetowa, proszę Państwa, wzrasta i według jednego z fachowych pism grozi nam już to samo, co było przez OFE. Wtedy nam rąbnął OFE. Ciekawe, co teraz nam rąbnie. Więc myślę sobie, że Donald Tusk, nie kombinuj, patrzymy Ci na ręce. Bo to, że Polska traci płynność finansową poprzez działania tego rządu, już jest faktem. Nie wiem, czy wiecie, że wpływy z VAT-u rok do roku są o 30% już niższe niż w zeszłym roku. Tak więc scenariusz jest krok po kroku realizowany. Moim zdaniem ten scenariusz kończy się na takim wniosku, że zapewne ze strony zachodniej przyjdą tutaj ludzie, którzy powiedzą: my was kochamy, jesteście pięknym narodem, chcemy was ratować, dlatego zamiast złotego polskiego dajemy wam euro i to bez żadnych konwergencji, bez żadnych tam w ogóle, macie euro od nas i wszyscy będą wtedy brawo bili? A gdzie polska godność, a gdzie polski złoty, a gdzie polska historia? Może tam i pani minister Mucha się będzie cieszyła, ale proszę państwa, ja się dowiedziałem ze słów pani minister, że Niemcy nam piszą książki do historii, no, które będą podstawą edukacyjną w szkołach. Na początku mojego przemówienia mówiłem o tym, że już trochę lat mam, ale ja w życiu bym nie wpadł gdzieś tam nawet w zakamarkach umysłu, że można z Niemcami pisać polską historię. Naprawdę to jest dywersja, która do tej pory nie miała żadnego, w żadnym stopniu miejsca w Polsce. To jest po prostu zwykła, czysta dywersja. Dlatego te wybory są tak bardzo ważne. Tak bardzo ważne, żeby wygrać tutaj Polskę i Warszawę. Bo Warszawa, proszę Państwa, jest miastem stołecznym. Bo Warszawa jest sercem w czasie Polski. Warszawa to 30% strat w czasie II wojny światowej. To tu Niemcy, barbarzyńcy się na nas znęcali. I wyobraźcie sobie, że za Platformy Obywatelskiej, to nie jest fake, około 300 pomników męczeństwa narodu polskiego z ulic Warszawy zniknęło. Ponad 300. Jest cisza, spokój, nic, nikt nic nie mówi. A przecież to są 200 tysięcy istnień ludzkich, którzy nie zginęli tutaj w wyniku działań wojennych. Zostali zamordowani przez Niemców. I dzisiaj im to bardzo przeszkadza. Mamy z książek wykreślić Westerplatte, mamy z książek wykreślić, proszę Państwa, bitwy 1939 roku. Nawet słyszałem, że bitwę pod Grunwaldem chcą wykreślić. Dom wariatów. Po prostu dom wariatów. I na koniec chcę Wam powiedzieć, proszę Państwa, że Warszawa jest niemym świadkiem tego wszystkiego. To jest miasto bohater. Otrzymało tytuł miasta bohatera. Nie bez powodu, dlatego że warszawiacy mają charakter i kręgosłup. Wiem, że warszawiacy już krytycznie oceniają pana Trzaskowskiego i pan Trzaskowski doskonale o tym wie. Stąd ten problem, ten most, który się tak zapełnił. Czytałem pełen emocji, czytałem relacje ludzi, którzy będą za tym moście odczuwali, jak on się kiwa na boki. Więc... tylko PO może wchodzić, a my będziemy z kamerami stali. Więc powiem Wam, proszę Państwa, że co szybko to po diablo. On to zrobił specjalnie na kampanię wyborczą, ale to w Warszawie, proszę Państwa, to nie ma żadnego dla Warszawy znaczenia. To może dla dobrego samopoczucia, natomiast jaki problem był zrobić pod spodem linię dla samochodów, a na górze deptak? Przecież można było to wszystko połączyć. I powiem tak, Przemek. Zrób coś dla mnie, jak zostaniesz tym prezydentem. Zrób Aleję Królów Polskich na krakowskim przedmieściu. Tam jest trakt królewski. Tak co 50 metrów tym Niemcom tu przyjeżdżającym, tym Ukraińcom, tym Litwinom, tym wszystkim, którzy tu przyjeżdżają, pokazać, że Polska nikomu spod ogona nie wyskoczyła. Że mamy ich po prostu, dzięki Matejce wiemy, natomiast trzeba ich wszystkich po prostu zrobić Aleję Królów Polskich. I wtedy Polska stanie się jasnym przykładem, że ma 1000 lat, bo oni nie wiedzą. Oni myślą, że Polska powstała, proszę Państwa, w 20 roku. No.
A Polska to my. Polska to każdy z was osobno. Polska to jest to, co wy w sercu macie. Idąc do wyborów, pamiętajcie o tym, że głosując na prezydenta Warszawy, głosujecie na Polskę, a nie na żadnego unijczyka. Na litość boską, tracąc korzenie, tracimy wszystko. Jedno, co mamy, to Polska. A jeżeli chcecie, żeby w Warszawie żeby Warszawa była Polska, żeby tu było serce Warszawy, Przemek, my będziemy głosować za tobą. I bardzo ważne jeszcze jest. Ewa, jesteś? Z rodziną postanowiliśmy, że na ciebie też będziemy głosować. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za taką rekomendację, jest mi bardzo miło, zawstydziłam się, szczerze mówiąc. Szanowni Państwo, dzisiaj udzielałam wywiadu panu redaktorowi z Polskiego Radia na temat wyborów samorządowych i pan redaktor spytał mnie, jak to jest, że my wyciągamy w kampanii samorządowej tematy związane z Unią Europejską, z Komisją Europejską, Europejski Zielony Ład i to wszystko, co się wiąże z polityką unijną. Po pierwsze, nie tylko my narzucamy taką narrację, ale to akurat dobrze, bo to jest szalenie ważne, by w wyborach samorządowych wiedzieć, jakie poglądy na temat polityki unijnej mają kandydaci na przykład na prezydentów miast, ale to, że te tematy są obecne w narracji, jest spowodowane również protestami rolników, czy jest spowodowane tym, że cała ta polityka unijna prędzej czy później spadnie do samorządów, bo choć jest klepana przez rząd Donalda Tuska, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2020 czy 2019 roku, to i tak wszystko potem docelowo spada na samorządy i to prezydenci, to radni muszą sobie poradzić z tymi wszystkimi dyrektywami, które centralnie są zsuwane do samorządów. Dlatego tak ważne jest, by mieć świadomość, jakie podejście do szkodliwej unijnej polityki mają nasi kandydaci, a to, jakie poglądy ma Przemysław Wipler, jest bardzo jasne, bo to właśnie Przemysław Wipler, między innymi z naszymi posłami, był jako jeden z niewielu polityków obecny, gdy warszawiacy protestowali przeciwko strefom czystego transportu na posiedzeniu Rady Miasta. Przemysław Wipler jest jedynym politykiem, który poszedł na przykład na protest taksówkarzy, który odbył się kilka dni temu w Warszawie. Więc wszystko to, co się wiąże z polityką unijną czy z polityką samorządową, my po prostu jesteśmy za tym, żeby warszawiakom, żeby Polakom żyło się lżej w ich miejscowościach, w ich małych ojczyznach i będziemy bronić Polaków przed Europejskim Zielonym Ładem. A już teraz zapraszam na scenę Dariusza Kacprzaka, wiceburmistrza. Ale to przynajmniej pierwszy rząd tak. Zacznijmy od tego, że ten dopisek i bezpartyjni samorządowcy jest nie bez kozery. Już kiedyś wspominałem o tym, że bardzo długo zastanawiałem się, skąd taki w ogóle sojusz Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców. I okazało się, że my mamy bardzo wiele wspólnego, z czego wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Notabene, wspomniałeś o mojej dzielnicy tutaj po prawej stronie, którą zarządzam. Faktycznie przyznaję ci rację i to tylko będzie taka dygresja, że są tam kamienice bez toalet. Zgadza się. Rewitalizacja po prostu, na którą centrala, warszawski ratusz łoży jest opieszała i za mało środków finansowych na to idzie. Ale powiem gorzej. My na Pradze Północ nie mamy Domu Kultury z prawdziwego zdarzenia, z salą koncertową czy widowiskową. Ja nie mówię o 1000 osób, o 300-350. My taki projekt zrobiliśmy jako dzielnica, ale prezydentowi Trzaskowskiemu się nie podoba on, dlatego że to nie on zrobił, tylko my. I nie chce dać na to środków finansowych z budżetu miasta, żeśmy go wybudowali, żeby prażanie mieli również dostęp do kultury, o której mówił redaktor Pospieszalski, do kultury wysokiej. Jakże to jest ważne, gdy my kształtujemy gusta, czy to muzyczne o jazzie, o którym pan redaktor wspomniał, czy o teatrze, kulturze. Ale to tylko taka anegdota, w ogóle zupełnie inaczej
zacząć. Ladies and gentlemen, I have a dream. To jest sen o Warszawie. O Warszawie bez Rafała Trzaskowskiego. I to był kurwa piękny sen. Przepraszam za słowo na K, ale ono miało podbić faktycznie, że to jest facet, który się nie nadaje na to stanowisko. Paradoks Warszawy. Warszawa w moim śnie jest nadal miastem kosmopolitycznym, ale miastem wolnym. I była tu o tym dzisiaj mowa. Miastem wolnym od strefy czystego transportu, która wyklucza osoby gorzej sytuowane, które mają starsze samochody. Pytam dlaczego, w imię czego? Miastem wolnym od zawężania ulic. Przecież te korki, które się tworzą, to między innymi dlatego, że te ulice są zawężane. A pomyślcie sobie o jednej rzeczy jeszcze. U nas w Polsce nie ma w tej chwili wojny, ale za naszymi granicami tak. Co by się stało, gdyby Warszawa miała zostać ewakuowana? No przecież te zawężone ulice nie pozwoliłyby warszawiakom z tego miasta uciekać. I mówię tutaj o kobietach z dziećmi, o rodzinach. Do tego to może prowadzić. Krótkowzroczność prezydenta Trzaskowskiego jest po prostu olbrzymia. Miastem wolnym od pewnej wojny de facto pomiędzy miejscami do parkowania a miejscami zielonymi. Ja tylko Państwu powiem, że nie ulegajmy tej doktrynie, w której się mówi, że Warszawa to jest betonoza. To jest nieprawda. Według wszystkich statystyk Warszawa jest jednym z bardziej zazielenionych miast Europy. Chcemy w tym śnie, żeby Warszawa była wolna od miasta 15-minutowego. Czy chcecie faktycznie, żeby warszawiacy mogli na przykład dwa razy wyjeżdżać ze swojej strefy dzielnicy do innej? No chyba nie o takiej Warszawie marzymy. Chcemy również, i w tym śnie ja to tak widzę, żeby ta nasza Warszawa to również dawała, to czasami Przemek o tym mówił właśnie, że przyjechał, bo tutaj mamy ten sen, w którym liczymy na lepsze życie, na lepszą edukację, na lepszą karierę zawodową, na lepsze dochody. I tu jest właśnie ten paradoks. Mówimy, że Warszawa to jest miasto, które rozwija. Że to jest właśnie ten rozwój poprzez wolność, która nas połączyła pomiędzy Konfederacją Bezpartyjnymi i samorządowcami. Ale co się okazuje? Że ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej szerzej, to tak naprawdę ma być miasto zniewolone. I my się na to nie godzimy. Startując razem, chcemy, aby to nadal pozostawało miasto wolne. Warszawa, miasto wolne od ideologii C40, SCT i wszystkich rzeczy, które wymieniłem. A Konfederacji Bezpartyjni Samorządowcy się przydadzą. Dlaczego? Bo my jesteśmy praktykami. My po prostu wiemy, jak budować hale, jak budować drogi, jak budować szkoły. To są rzeczy, które powinny interesować warszawiaków, bo naszym zadaniem jest dbać o komfort życia warszawiaków, o jakość usług, które dostarczamy warszawiakom. I Przemek ma ten sen. Dzisiaj czytałem w jednej z gazet. Powiedział trzy bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, że chce zabudować centrum Warszawy wysokościowcami, tak żeby powstało city z prawdziwego zdarzenia. Popieram w całej rozciągłości. Uważam, że Warszawa z tym, co teraz jest, się po prostu marnuje. Drugi element, patrzę na moją Pragę, bo on jest dla niej ważny, czyli dokończenie wszystkich obwodnic, między innymi obwodnicy Pragi Północ. Dzięki temu trochę uwolnimy naszą dzielnicę od tego, że nie będą powstawać właśnie korki. Bardzo też dobry Przemek pomysł. Obiecałem Przemkowi, że o nim będę mówił, dlatego tak nawiązuję. I
Trzeci element to jest prośba. Prośba wyborcza, Przemek. Przeanalizowałem w zeszłym roku, zresztą razem z prezydentem Wojciechem Kozakiem, pewno znacie, jakie programy wyborcze i co zrealizowali poszczególni prezydenci. Miałem okazję pracować w mieście stołecznym Warszawa za prezydenta Piskorskiego, za prezydenta Kozaka, za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i teraz za Rafała Trzaskowskiego. I doszedłem do wniosku, że Warszawa nie ma wyróżnika. Warszawa jest wszystkim i niczym. Znaczy mi sercu najbliższe miasto. Moje miasto rodzinne, w którym się urodziłem, wychowałem, w którym pracuję i mogę służyć mieszkańcom Pragi Północ akurat w tym wypadku. Ale ona nie ma wyróżnika, Przemek. Nie ma strategii. I ja mam do ciebie prośbę, żebyś rozważył to pod kątem wyborczym. Warszawa ma moim zdaniem genialny potencjał do tego, żeby być metropolią kultury. Kultury polskiej, kultury europejskiej. Ma do tego naturalny potencjał. I to mógłby być wyróżnik tej Warszawy. Teatry, muzea, kluby jazzowe. Tutaj mamy szansę budowania i ściągania Europejczyków, żeby poznawali tą naszą kulturę, ale nie tylko naszą, bo kulturą można się wymieniać, można również się inspirować. I ostatni element, na który chciałem zwrócić wszystkim uwagę. Nawiążę też do jednego z mówców, może niekoniecznie lubianego przez konfederatów, ale się posłużę. W Kongresie Stanów Zjednoczonych prezydent wygłosił słynne słowa. We the people, my naród. No i faktycznie my naród, my samorząd. Nie partie polityczne, które w samorządzie coraz większą ręką chcą zagarniać do siebie. Była tutaj mowa o tym, że Warszawa to jest miejsce pracy dla większości działaczy Platformy Obywatelskiej. My, bezpartyjni samorządowcy i członkowie Konfederacji, którzy startują z nami w tych wyborach samorządowych, jesteśmy gwarancją tego, że nie damy zawłaszczyć partiom politycznym samorządu. Że ten samorząd będzie samodzielny, samofinansujący i nie będziemy musieli latać do parlamentu kolejny raz po czeki po to, żeby na przykład wybudować Dom Kultury na Pradze Północ. I tego warszawiakom życzę, tego sobie życzę, tego Przemkowi życzę, tego życzę Konfederacji i tego życzę bezpartyjnym samorządowcom. Dziękuję bardzo. Ja to ci powiem, Darek, że odkąd tylko starliśmy się z bezpartyjnymi samorządowcami w wielu debatach, w wyborach parlamentarnych, od początku wiedziałam, że powinniśmy nawiązać współpracę, tak zupełnie szczerze. Szanowni. Ja to powtórzę, mówiłem na pierwszej konwencji, że ubierałem udział w pierwszej debacie razem z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem i wtedy w kuluarach już mówiliśmy, prawda, że my to mamy tak naprawdę spójne poglądy. No więc była to naturalna koalicja, z której bardzo się cieszymy i liczymy na to, że te wybory samorządowe przyniosą bardzo, bardzo dobry efekt. Szanowni Państwo, 7 kwietnia głosujemy na listę numer 2 Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, bo łączy nas... Tak jest. A teraz zapraszam na scenę kogoś bardzo bliskiego dla naszego kandydata na prezydenta Warszawy. Kamil Ruta, mistrz świata w kickboxingu, 3-krotny mistrz Europy, 2-krotny wicemistrz Europy, 8-krotny zdobywca Pucharu Świata, 20-krotny mistrz Polski, trenuje w warszawskim klubie walki Copacabana, a od 4 lat jest trenerem naszego kandydata Przemysława Wiplera. To on od 4 lat męczy Przemka. Nie jestem tak doskonałym mówcą jak moi poprzednicy, dlatego wybaczcie mi, ale wspomogę się tym, co przygotowałem wcześniej. Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego za złe, że nie jestem tak profesjonalny jak wy. Zaczynając, przez 2 dekady zajmuję się sportem. Przez ten czas widziałem wiele osób, które zaczynały, próbowały i przy pierwszych trudnościach poddawały się. Przemek natomiast nie, pomimo że praktycznie był 2-krotnie starszy od reszty grupy i często coś mu nie wychodziło, to dawał siebie wszystko, starał się i zaciśniętymi zębami prowadził do skutku. Sporty walki uczą charakteru, dyscypliny, sumienności i tego, by po każdym upadku wstawać. Przemek podjął rękawice i tak już od kilku lat uczę go pokonywać własne bariery.
Od 4 lat. A czasami... A czasami pomagam mu wyjść z jego strefy komfortu, zmuszając go do morsowania. Lekko ze mną nie ma, przez ten czas pokazał, że to facet twardo stąpający po ziemi, ma charakter, jest sumienny i potrafi walczyć. Prywatnie pokazał, że można na niego liczyć, zawsze jest dla mnie wsparciem, oparciem, służy mi dobrą radą. Jest dobrym ojcem piątki dzieci, którym daje świetny przykład. To lider, wzięty polityk, prawnik i przedsiębiorca. A w czasie wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą aktywnie zaangażował się w pomoc potrzebującym. Jak dobry chrześcijanin. Może mało kto wie, jak wyglądały początki Przemka, zanim zaczął politykę. To inspirująca historia o człowieku bez perspektyw, który własnymi rękami stworzył otaczający go świat. Jako syn górnika ze Śląska, bez żadnych perspektyw zaczął studiować prawo w dużym mieście. Ledwo wiązał koniec z końcem, studiując i pracując w Warszawie. Na własnej skórze poczuł, jak żyją młodzi warszawiacy i stawiają swoje pierwsze kroki w stolicy. Może i czasy się zmieniły, ale to doświadczenie jest uniwersalne. Przez lata ciężkiej pracy zbudował swoje nazwisko, pozycję, stworzył nową partię, zapewnił dobry byt rodzinie. Kto nie wierzy, niech sprawdzi oświadczenie Przemka. Dlatego uważam go za faceta bez kompleksów, który nie poszedł do polityki, bo nie wyszło mu w życiu czy biznesie. To człowiek z misją, planem i celem do realizacji, a strategię ma opanowaną na poziomie bóstwo. Przez 27 lat mieszka w Warszawie, doskonale wie, co jest potrzebne temu miastu. Dla mnie osoba, która przez własną ciężką pracę osiągnęła tak wiele, jest warta prawdziwego szacunku i dlatego mam swojego kandydata w obecnych wyborach. Dziękuję. Szanowni Państwo, najwyższy czas na to, bym na scenę zaprosiła wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla Przemka, że podjął tą rękawicę, że podjął to wyzwanie i daje alternatywę, prawdziwą alternatywę dla wszystkich warszawiaków i wszystkich mieszkających w Warszawie, którzy sprowadzili się tutaj z całego kraju, a coraz częściej też można powiedzieć ze świata, po to, żeby mieli miasto dobrze, rozsądnie, racjonalnie zarządzane. Tutaj dużo już rzeczy padło, natomiast proszę Państwa, główny problem, jaki mamy z Rafałem Trzaskowskim, mi się wydaje, że on nawet nie jest ideologiczny. To jest problem polegający na tym, że ten facet nie jest skupiony na tym, żeby Warszawą dobrze zarządzać. Słuchając teraz wystąpień i krytyki Rafała Trzaskowskiego, naszła mnie jedna podstawowa myśl. Czy ten człowiek, zanim został prezydentem Warszawy, miał w ogóle związek z samorządem? Zadałem sobie to pytanie, słuchając tutaj pana burmistrza. No i odpowiedź z jego biogramu jest dość prosta. Tak, miał. Był szefem kampanii Hanny Gronkiewicz-Waltz. Poza tym żadnego. On był zawsze zaangażowany w tematy europejskie, na poziomie rządowym. Jak miał okazję, to wolał pracować jako doradca w Parlamencie Europejskim, jako europoseł, jako biurokrata od integracji europejskiej. Ostatnia rzecz, która go interesowała, to była Warszawa. I to doskonale wyjaśnia, jak działa jego prezydentura. On dalej jest tym samym Rafałem Trzaskowskim, wannabe eurokratą. On dalej jest tym samym człowiekiem, który zamiast zająć się problemami ludzi, tych, którzy tu mieszkają, to on udowadnia przed swoimi znajomymi, którzy rozmawiają we wszystkich 5 językach, którymi on się posługuje, że jest prawdziwym Europejczykiem, że Warszawa, a raczej Warszawka, ta wąska sfera, w której on się obraca, że ona nadąża za dążeniami, za wszystkimi oczekiwaniami Europejczyków zawodowych, z międzynarodowych organizacji, globalistów, działaczy zawodowych różnych organizacji pozarządowych finansowanych z kraju i ze świata. On im to udowadnia i udowadnia im to codziennie, udowadnia im to mega sprawnie. Tylko to nie jest to, czego potrzebują warszawiacy, bo wystarczy lekko wyjechać poza ścisłe centrum, poza miejsca z płatnymi parkingami, oczywiście płatnymi, opłacanymi przez podatnika, zamkniętymi, ogrodzonymi parkingami, gdzie parkowane są limuzyny,
parkingami podziemnymi w wspaniałych wieżowcach. Wystarczy lekko wyjechać poza centrum, żeby zobaczyć, że pozostałe dzielnice Warszawy i to, jak ludzie w nich żyją i mieszkają, nie różni się specjalnie od całej reszty mazowieckich miast. To są ludzie, którzy chcą robić zakupy na targowiskach lokalnych. To są ludzie, którzy chcą mieć handel nie tylko w galeriach handlowych, ale chcą mieć handel w normalnych, zamkniętych halach targowych, a nie je mieć polikwidowane po bijatyce z policją. To są ludzie, którzy chcą mieć blisko siebie jakąś instytucję kultury, którzy chcą mieć możliwość dojechania do centrum, a nie, że im się zrobi strefę czystego transportu, która teoretycznie ma obejmować centrum, a w praktyce obejmuje pół Warszawy łącznie z trasami przelotowymi i okazuje się, że wyłączenie tras przelotowych, na które podatnik wydał setki milionów złotych, żeby na przykład je zakryć tunelem i okazuje się, że to jest problem. Jaki to jest problem? Praktyczny? Nie, to jest problem ideologiczny. To jest problem taki, że Rafał Trzaskowski nie mógłby się pochwalić tym jako swoim kolejnym sukcesem, że Warszawa jest bardziej w jego rozumieniu europejska. Ale co to jest prawdziwa europejskość dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają? Tak jak Przemek od 27 lat, tak jak ja od 20 lat, tak jak wielu z Państwa. Dla nas europejskość to jest to, żebyśmy mieli dostępne usługi publiczne w normalnej cenie, a nie najdroższe. Żebyśmy mieli ciepło dostarczane po cenie, za którą ludzie są w stanie zapłacić, przewidywalnej. A więc Europejski Zielony Ład, polityka klimatyczna do kosza. Dlatego, że ta polityka powoduje, że ceny ciepła stają się systemowo nieprzewidywalne. I tutaj prezydent Warszawy, gdyby stał po stronie mieszkańców, powinien zwołać mieszkańców i zrobić największy protest w Polsce. Ale go mentalnie na to nie stać. Tak jak nie stać jego obecnego lidera, premiera Tuska, żeby postawić się w sprawach rolniczych, tak jego nie będzie stać i nie stać, żeby postawić się w sprawach ciepłowniczych, żeby się postawić w sprawach transportowych. Jaka stuprocentowa elektromobilność? Proszę Państwa, o czym mówimy? Kto ma zapłacić za całe sieci ładowarek? Kto ma zapłacić za droższe auta? Kto ma zapłacić za przestawianie transportu publicznego na elektromobilność bez kalkulacji kosztów? No oczywiście my wszyscy. To jest polityka oczekiwań kreowanych z zagranicą po to, żeby za granicą wykazywać się ich realizacją na koszt ludzi tutaj mieszkających, którzy mają za to wszystko zapłacić i tak naprawdę są pionkiem na tej planszy, na której figury chcą przestawiać ludzie typu Trzaskowskiego. I to trzeba odrzucić. Odrzucić Trzaskowskiego i odrzucić kompleksy, że my jako ludzie mieszkający tutaj musimy komukolwiek coś udowadniać. To miasto ma być zarządzane dla mieszkańców, a nie mieszkańcy mają być tworzywem jakichś chorych wizji tych, którzy chcą się wykazywać przed kimkolwiek z innych części świata. I teraz proszę Państwa, kto jest w stanie to zrobić? No jest w stanie to zrobić tylko ktoś ze środowisk niepoprawnych politycznie, kto jednocześnie ma jakieś doświadczenie w działalności gospodarczej, ma jakieś doświadczenie w tworzeniu organizacji politycznych, ma jakieś doświadczenie w zarządzaniu, ma jakieś doświadczenie w pracy politycznej. No i taką osobą jest Przemysław Wipler. A co więcej, ma żonę Małgorzatę z wykształcenia architekta. Dobrze mówię? Nie pomyliłem się. Więc ma żonę z wykształcenia architekta, więc ma naturalne wsparcie w domu, jeżeli chodzi o myślenie o wizji miasta. Myślenie nie w kategoriach wizualizacji komputerowych, ale myślenie praktyczne. Bo bycie architektem to zawód inżynierski. To przede wszystkim zawód inżynierski, gdzie trzeba umieć pewne rzeczy policzyć. Trzeba umieć pewne rzeczy skonstruować. I to jest, myślę, coś, o czym za mało się mówi. Oczywiście te wszystkie lewackie wynalazki do finansowania, te sztuczne pompowanie od góry, rewolucji, antykultury i tak dalej, tak, to trzeba wszystko do normalności. Do normalności. Nie stymulować żadnych rewolucji kulturowych. Natomiast to, czego naprawdę potrzeba. Dobre zarządzanie, skupienie na konkrecie. Przecież prawie wszystkie inwestycje, które prowadzi Rafał Trzaskowski, są poopóźniane. Większość jego obietnic wyborczych on nie zaczął realizować. Nawet tych obietnic modnych, nawet tych poprawnych politycznie. On nie zaczął ich realizować. No dlaczego? No najwyraźniej ten człowiek był zajęty czymś zupełnie innym. No to skoro był zajęty czymś zupełnie innym, to niech się zajmie
bardziej tym, co go lepiej interesuje i niech zostawi Warszawę normalnym ludziom, żeby mogli zająć się zarządzaniem nią. Tym, którzy chcą naprawdę zajmować się samorządem, tym, którzy chcą naprawdę zająć się miejskimi inwestycjami, tym, którzy chcą zamiast finansować modnych NGO-sów, to sprawdzić, czy może już stare kamienice są zmodernizowane, czy może nie trzeba, nie wiem, tam, gdzie jest targowisko, tam postawić halę do handlu, tam, gdzie jest hala do handlu, to sprawdzić, czy opłaty są takie, że ci kupcy dają radę, czy ludzie, którzy tam przyjeżdżają na ten handel, mają gdzie te auta zaparkować, nie wciskać ludziom ciemnoty, że będziemy wszyscy po wszystko dojeżdżać kolejką, bo nie da się kolejki doprowadzić każdemu pod dom. I mówię to jako wielki zwolennik rozwijania sieci kolejek miejskich, metra, komunikacji zbiorowej, ale to nie może być albo-albo. Jak chcemy, żeby więcej ludzi jeździło komunikacją zbiorową, no to musi być większa przepustowość komunikacji zbiorowej. A tutaj w godzinach szczytu wyraźnie mamy z tym problem. I proszę Państwa, tego potrzebujemy, myślenia praktycznego. Ja poznałem Przemka już jako polityka doświadczonego, który był w administracji rządowej i to, co mnie uderzyło, że to jest człowiek, który mówi o konkretach. My w Polsce mamy wielki deficyt i to nie mówię w mediach, mówię w rozmowach nieoficjalnych. To był człowiek, tam, kiedy się poznaliśmy, po pierwszym rządzie PiSu, ja wypadłem z parlamentu, Przemek wypadł z administracji rządowej i poznając Przemka, rozpoznałem w nim człowieka, który mówi o konkretach. To jest tak rzadkie, dlaczego nam tego brakuje? Wiele osób komplementuje to, że ja jestem merytoryczny. Chcę tutaj oddać Przemkowi jego zasługę. Jedną jest osób, dzięki którym dzisiaj mogę błyszczeć merytoryką, bo prowadził organizację pozarządową, kiedy wypadłem z polityki parlamentarnej, w której dał mi pracę i płacił za to, żeby zajmować się analizami zawodowo, nie po godzinach, nie po nocach, tylko płacił za to, żeby ktoś czytał dokumenty, żeby ktoś się uczył, żeby ktoś mógł przygotować mapę wydatków publicznych, wysłać zapytania do instytucji, policzyć to wszystko. Siedziałem, robiłem to ze siedzącym tu skromnie w drugim rzędzie obecnym naszym przewodniczącym Stanisławem Tyszką, który był wtedy szefem Centrum Analiz, z Przemkiem, który był prezesem fundacji i liczyliśmy przez kilka lat różne rzeczy. Także dla różnych polityków, którzy, proszę mi wierzyć, nie potrafili często z tego korzystać. Robiliśmy raporty, analizowaliśmy strategię prywatyzacyjną ministra Grada, różne rzeczy, prawda? Okazywało się, że do szuflady to było często pisanie, bo później politycy nie potrafili z tego korzystać. I takich kandydatów potrzebujemy, którzy piszą materiały i w porę, i nie w porę. Którzy wiedzą, że za merytoryczną pracę trzeba zapłacić. Którzy chcą, którym zależy na tym. A nie tylko, żeby obstawić swoich kolegów po funkcjach i na tym koniec wizji. Proszę Państwa, Warszawa potrzebuje zmiany pozytywnej, zmiany jakościowej, nie zmiany partyjnej, politycznej. Jeżeli tutaj kandydat z którejś innej partii, nie wiem, teraz mówią, że Biejat może w drugiej turze. No proszę Państwa, to będzie z deszczu pod rynnę. My nie potrzebujemy, żeby z Trzaskowskim poprawnym politycznie jeszcze bardziej lewicowa Biejat w drugiej turze rywalizowała. A PiS, który sobie, że tak powiem, sam nadał metkę partii prawicowej, nie traktuje Warszawy poważnie. I to jest rzecz, którą trzeba odrzucić. Drugie wybory z rzędu dają za kandydata człowieka, który zaczyna kampanię na ostatnią chwilę i nawet tutaj nie tylko, że nie wychował się, ale nawet tutaj dłużej nie mieszkał na stałe. No jak można tak pokazać brak zainteresowania, brak woli walki w najważniejszym mieście w Polsce? Warszawa, tak jak cała Polska, potrzebuje swego rodzaju politycznej, zdroworozsądkowej kontrrewolucji, tak Warszawa potrzebuje jej najbardziej. Tu mieszka mnóstwo wspaniałych, zwykłych ludzi, którzy niestety są ignorowani przez Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, które uznało sobie, że to miasto będzie ich sceną dla ich autolansu, dla ich różnych ideologicznych obsesji, dla ich często rozrzutności, po to, żeby się pokazać na tle czegoś, dla ich różnego rodzaju absurdów. Wspomniał jeden z moich przedmówców, że w Warszawie jest mnóstwo terenów zielonych. Tak, to prawda. Pamiętacie Państwo posklejane z tych deseczek, z tych palet strefę relaksu na rozgrzanym w słońcu placu Bankowym, prawda? Idealne miejsce, żeby zrobić letnią strefę relaksu, przynieść w doniczkach kilka tysięcy roślinek, żeby one zwiędły od tego rozgrzanego asfaltu. A w tym samym czasie, 300 metrów dalej, w przepięknym parku nie było nawet miejsca, gdzie można by legalnie kupić kawę. Nikt tej kawy nie sprzedawał. Nie było jednego parasola. No czy nie byłoby rozsądniej tam
ludziom umożliwić, żeby sobie kupili kawę, zamiast na pokaz robić na zamkniętym parkingu tą strefę relaksu. I z takich absurdów składa się zarządzanie Warszawą. Pokazówka za pokazówką, bez związku z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców tego miasta. Potrzebujemy kogoś, kto będzie miał energię, odwagę, determinację, żeby powiedzieć dość tego. Warszawa powinna służyć w pierwszej kolejności warszawiakom, ludziom, którzy tutaj mieszkają, ludziom, którzy tu się wychowali, ludziom, którzy wiedzeni ambicją się ze swoich często pokoleń społeczności przyjechali tutaj budować sobie od zera pozycję na rynku pracy. I tym ludziom wszystkim nam należy też powiedzieć dość kompleksów. Nie musimy głosować na najbardziej poprawnych politycznie kandydatów, bo inaczej się okaże, że nie jesteśmy prawdziwymi Europejczykami, że nie jesteśmy wystarczająco postępowi. Nikomu nic nie musicie Państwo udowadniać. Wybierzcie Przemysława Wiplera. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Krzysztofowi za jak zwykle gęste przemówienie. Szanowni Państwo, dajmy już temu Rafałowi Trzaskowskiemu spokój. On faktycznie nie chce być prezydentem Warszawy. On to traktuje jako taki przyczółek do czegoś większego. Jakaś tam warszawka ma być, powiedzmy, jakimś tam stopniem do tego, żeby on w przyszłości kandydował, nie wiem, na prezydenta Warszawy. Dajmy mu już spokój, na prezydenta Polski, przepraszam. Dajmy mu już spokój, niech on sobie odpocznie, niech zajmie się czymś pożytecznym, czymś, co lubi. Niech da spokój Warszawie i niech przestanie wreszcie zarządzać tym miastem. A przed Państwem teraz Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry Państwu. Ja będę mówił krócej niż zwykle, bo sprawa dzisiaj jest zupełnie oczywista. Często w życiu jest tak, że mamy jakiś trudny wybór. Nie wiemy, co wybrać. Zastanawiamy się nawet po czasie. Nie wiemy, czy dobrze wybraliśmy, ale akurat w tym roku, w tych wyborach, wszyscy warszawiacy mają naprawdę bardzo prosty wybór i doskonale powinni wiedzieć, na kogo powinni zagłosować. Jakich mamy kandydatów, kto stara się zostać prezydentem Warszawy? No przede wszystkim Rafał Trzaskowski. To jest wyjątkowy leń i nie rób. Człowiek, który najchętniej to by leżał i pachniał. Ludzie z Platformy Obywatelskiej... Ludzie z Platformy Obywatelskiej mówią, że on jest podobno nawet bardziej leniwy od Donalda Tuska, co osobiście jest mi naprawdę strasznie ciężko uwierzyć. To jest facet, który idealnie został podsumowany w tym swoim spocie wyborczym, który niedawno wypuścił. On w życiu jest dokładnie jak w tym spocie. Siedzi, nic nie robi, nawet nie udaje, że pracuje, a ludzie obok niego udają, że pracują. To jest dokładnie ratusz warszawski, to jest dokładnie polityka Rafała Trzaskowskiego. Facet jest tak leniwy, że nie chodzi nawet na debaty wyborcze, chociaż inni twierdzą, że to wynika z rozsądku. Otóż doskonale rozumie, że lepiej siedzieć cicho i wyglądać na idiotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Trzaskowski tak naprawdę nie chce być prezydentem Warszawy, on tu się znalazł chwilowo przez pomyłkę. Facet chce być prezydentem Polski. Muszę wam powiedzieć, że nawet trochę go rozumiem. On myślał, że prezydent Warszawy podobnie nic nie będzie musiał robić jak prezydent Polski. Będzie siedział, myślał, pilnował żyrandola, nic nie robił, a tu się okazuje, że to nie ta robota, że prezydent Warszawy ma na głowie 2-milionowe miasto, ma na głowie 20 kilka miliardów złotych budżetu i musi coś robić. To jest ostatnia rzecz, którą ten człowiek jakby chciał. On nie chce nic robić. Zwróćcie uwagę na jego obietnice wyborcze. Mówił, że będzie budował 1500 mieszkań rocznie. Przez te wszystkie lata wybudował ich łącznie 1000. Nie 1000 rocznie, 1000. W 2022 roku ani jednego mieszkania nie wybudował. Obiecywał 20 parkingów Park and Ride, dowiózł 3. Obiecywał remont wszystkich tych 5 placów. Wyremontował z nich 2, z czego jeden w bardzo spektakularny i komiczny sposób. Facet nic nie robi i wydaje się, że dalej nie chce nic robić. Podejrzewam, że jeżeli będzie w przyszłym roku kandydował na prezydenta, to wszyscy warszawiacy i tak na niego zagłosują, żeby się go wreszcie z tego ratusza pozbyć. Drugi kandydat to jest Tobiasz Boheński. O nim można powiedzieć znacznie mniej, bo dosyć mało o nim wiemy, bo dopiero się w polityce pojawił. Do tej pory nie kandydował w żadnych wyborach.
wyborach, w ostatnich parlamentarnych bał się kandydować z drugiego miejsca w Warszawie, bo bał się, że się nie dostanie, bo nikt go tu nie zna. Nic dziwnego, że nikt go tu nie zna, bo całe życie mieszkał w Łodzi. To jest w ogóle zabawna sprawa, że mamy kandydata na prezydenta, który swoją kampanię musiał zacząć od tego, że tłumaczył się, że on wcale nie jest kibicem Widzewa Łódź, co przyznaje dosyć osobliwy start kampanii wyborczej na prezydenta Warszawy, tego się nie spodziewałem. Chodzą głosy, że facet jest kandydatem na prezydenta Warszawy tylko po to, żeby go sprawdzić, czy nadaje się na prezydenta Polski. A czemu ma się nadawać na prezydenta Polski? Bo według Jarosława Kaczyńskiego przypomina hrabiego ze Znachora i to jest ktoś, na kogo według niego warto byłoby głosować. Taki amerykański, taki polityk, taki kongresmen, tak się wydawał, że wygląda według Kaczyńskiego. Facet udaje prawicowca, mówi, że on będzie walczył ze strefami czystego transportu, a wywodzi się z PiSu, która to partia wprowadziła w Polsce strefy czystego transportu. Jest w tej sprawie kompletnie niewiarygodny i nie należy słuchać jakichkolwiek jego zapewnień. Ja przyznaję, że nawet mu dobrze życzę. Myślę, że chciałbym w sumie, żeby mu dobrze poszło i żeby on został tym kandydatem potem PiSu w wyborach prezydenckich, bo znacząco zwiększy to moje szanse na drugą turę w wyborach prezydenckich za rok. Trzecia kandydatka to ta nieszczęsna Magdalena Biejat. Ona jest prawdopodobnie jeszcze gorsza od Trzaskowskiego. To znaczy świat widzą podobnie, chcą realizować tą lewicową agendę, lewicową ideologię, tylko ona wygląda na taką, co ona to rzeczywiście zrobi, bo nawet tego się nie chce zrobić Trzaskowskiemu, a jej wydaje się, że się chce. Reprezentuje całkowitych ekonomicznych płaskoziemców, którzy nie rozumieją, jak działa prawo popytu i podaży, nie rozumieją, dlaczego mieszkania są drogie, nie rozumieją, dlaczego wszyscy nie mogą mieszkać w tanich mieszkaniach w samym centrum Warszawy i dlatego obiecują te mieszkanie, po ile? Po 1500 zł w centrum Warszawy i nie rozumieją, czemu nam się to nie podoba. A jak się pyta, a jak chcecie dobierać ludzi, którzy akurat będą mieli to wielkie szczęście i będą mogli w centrum Warszawy mieszkać za 1500, no ustalimy jakiś algorytm. No jak ja znam lewicę, to się skończy dokładnie tak samo jak w PRL-u, kiedy to właśnie też mieli taki algorytm i mieszkanie bez kolejki to dostawali właśnie członkowie PZPR-u, policja, wojsko, SB, tego rodzaju ludzie, a normalny człowiek musiał kilkanaście lat czekać na mieszkanie, po czym oczywiście oni się wszyscy na nich uwłaszczyli. Wszystko wygląda, że ich plan jest podobny. Nabudować mieszkań za nasze pieniądze, zamieszkać w nich, a potem się na nich uwłaszczyć, dokładnie jak ich ojcowie oraz dziadkowie. I nie powinniśmy na coś takiego pozwolić. No i z tej całej masy kandydatów, którzy albo nic nie robią, albo nikt ich nie zna, albo nie mają nic wspólnego z Warszawą, albo lepiej, żeby nic nie robili, bo jak zrobią, to nikomu się to nie spodoba, no został nam jedynie Przemysław Wipler. Przemysław Wipler się nie urodził w Warszawie, nie jest rodowitym warszawiakiem, jest warszawiakiem z wyboru. Urodził się w Piekarach Śląskich, następnie w wieku kilkunastu lat wyjechał do Gdyni, do najlepszego w tamtych czasach liceum w Polsce, po którym przyjechał prosto do Warszawy studiować prawo. I to jest naprawdę piękna historia, taka historia, którą naprawdę lubię. Przyjeżdża facet do Warszawy bez niczego, bez pieniędzy, bez znajomości, bez doświadczenia, ma tylko ten plecak z ubraniami na plecach, przyjeżdża i zobaczcie, jaką karierę robi. Zobaczcie, co on zrobił przez te 27 lat, które mieszka w Warszawie. Był w tym czasie pracownikiem wielkich międzynarodowych korporacji, zaliczył i Deloitte'a i EY'a. Pracował w administracji rządowej. Założył kilka organizacji pozarządowych, w których również pracował. Był wykładowcą, był redaktorem gazety. Potem założył swoją firmę, która mu bardzo dobrze prosperowała, dopóki jej nie porzucił po to, żeby znowu zająć się polityką. Był też posłem. W zasadzie każdy możliwy rodzaj doświadczenia zawodowego. Jeżeli jest coś, czym się człowiek może zająć, czy to praca w sektorze prywatnym, publicznym, czy praca dla kogoś, czy budowa w swojej firmy, Przemek Wipler to właśnie robił. Widział wszystko, jak działa. Zna to od strony zarówno teoretycznej, jak i od strony praktycznej. To ciężko jest znaleźć polityka o tak wszechstronnym doświadczeniu. Niektórzy mówią, że może jest doświadczony, może rzeczywiście potrafi zrobić wiele rzeczy, no ale to nie jest człowiek ideowy, że to nie jest taki prawdziwy ideowiec, że on nie jest tak naprawdę z naszego środowiska. Trzeba mieć naprawdę bardzo mało pokory w sobie i mieć o sobie bardzo dobre zdanie, żeby zarzucić
Przemkowi, że on nie jest z naszego środowiska. To jest facet, który jeszcze w latach 90. zakładał, a potem był prezesem Kolibra. To jest facet, który przez kilka lat był redaktorem Najwyższego Czasu. Potem założył Fundację Republikańską, Stowarzyszenie Republikanie, był też zresztą prezesem obydwu tych instytucji. Założył nawet partię Korwin, jest jednym z trzech założycieli partii Korwin, której zresztą nazwę, o czym jeszcze nie wszyscy wiedzą, wymyślił siedzący tu Staszek Tyszka. Więc to jest człowiek, który od 20 kilku lat pracuje ideowo w naszym środowisku. To jest człowiek, który w kadencji pierwszej, kiedy był posłem, był najbardziej wolnościowym posłem tej kadencji, który nigdy nie zagłosował, chyba jako jedyny w tamtej kadencji, przeciwko podniesieniu podatków. Więc komu jak komu, ale jemu nie można zarzucić ideowości. Braku ideowości. Powinniśmy liczyć na to, żeby w polityce było więcej ludzi takich jak on, którzy nie poszli do polityki po pieniądze, ale którzy zrezygnowali z pieniędzy po to, żeby móc pracować dla dobra wspólnego, żeby móc wejść do tej polityki już nie dla siebie, nie dla swojej rodziny, bo takie czynności są zawsze przeciwko własnej rodzinie, ale po to, żeby zrobić coś dobrego dla nas wszystkich. A niestety w Warszawie to jest bardzo wiele dobrego do zrobienia. To jest miasto, które, na ile je znam, nie wygląda, jakby miało jakąkolwiek strategię, które nie wygląda, jakby wiedziało, w którym miejscu zmierza. I to należy zmienić. Przemek ma swój pomysł na strategię Warszawy i to jest bardzo dobry pomysł. To jest rzeczywiście absurd, że miasto, które powinno być wielką europejską metropolią, do którego powinni zjeżdżać ludzie nie tylko z Polski, ale i z Europy, nie ma tak podstawowych i zupełnie oczywistych rzeczy jak obwodnica. To jest prawdopodobnie największe miasto w Europie bez obwodnicy. To jest miasto, które ma dopiero jeszcze niedokończoną drugą linię metra, która tak naprawdę centrum nie ma jakiegoś normalnego, tak? Jak się wychodzi z tego dworca centralnego w Warszawie, to ma się wrażenie, że się wyszło z tego dworca w Kutnie w środku nocy. Jest tak obrzydliwie. To jest centrum Warszawy. Jakiś obrzydliwy parking, jakieś obrzydliwe budki z kebabem. No, które centrum, którego miasta w ten sposób wygląda? To rzeczywiście powinien być las wieżowców, a nie jakieś obrzydliwe parkingi. Ja nie rozumiem, dlaczego miasto pozwoliło na to, że do tej pory tak wygląda. To jest miasto, które nie ma dobrej dzielnicy rozrywkowej, o którą się cały czas tutaj dopomina z zupełnie zrozumiałych przyczyn Przemek Wipler i które rzeczywiście powinno powstać po tych dwóch stronach Wisły. Więc mamy człowieka, który ma doświadczenie, który jest ideowy, który przyjechał do tego miasta z niczym i wszystko tutaj osiągnął, który wszystko, co ma, zawdzięcza swojej ciężkiej pracy, tej wierze, że jeżeli się człowiek dużo uczy, dużo i ciężko pracuje, jeżeli chce się rozwijać, to może wejść naprawdę wysoko, tylko musi chcieć. Do Warszawy, właśnie Warszawa ma naprawdę świetną rzecz ma taką i to jest jej wielka zaleta i wielki kapitał, że tu naprawdę ściągają z całej Polski właśnie młodzi, ambitni ludzie, którzy chcą wejść na sam szczyt, którzy przyjeżdżają tu albo na studia, albo po pracy. Przyjeżdżają po to, żeby ciężko pracować, żeby dorobić się czegoś, żeby wejść na jakiś poziom, żeby pójść tą drogą, którą właśnie 27 lat temu zaczął iść Przemek Wipler. Wszystko, co ma, zawdzięcza sobie, swojej rodzinie i swojej Warszawie. Jestem przekonany, że już teraz zarówno jego żona, jak i pięcioro wspaniałych dzieci mogą być dumni z Przemka Wiplera i mam wielką nadzieję, że jeżeli warszawiacy nie popełnią jakiegoś karygodnego błędu i właściwie zagłosują w dniu wyborów samorządowych, to również oni będą mogli być wszyscy dumni ze swojego prezydenta i z Warszawy, którą on zbuduje. Bardzo wam dziękuję. Ja ogólnie rzecz biorąc nie słynę ze skromności. Zwykłem nawet mówić, że z moich rozlicznych cnót największą jest skromność, ale po tym, co mówili moi przedmówcy, co mówiła Ewa, wszyscy koledzy, to muszę powiedzieć bez kokieterii, że jestem zawstydzony. Najlepsza rzecz, która spotkała mnie w Warszawie, to są ludzie. To są ludzie, których tutaj poznałem. To są ludzie, którzy zbudowali moje życie, z którymi żyję. Pozwolę sobie zacząć bardzo osobiście. Faktycznie przyjechałem tutaj w 1997 roku na studia prawnicze i wszystko, co miałem, to miałem w rękach i na plecach. I wylądowałem w mieście, w którym wierzyłem, że w tych czasach szybkiej, dynamicznej transformacji, gdy wychodziliśmy z realnego komunizmu,
z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, że ta cała energia, która budziła się w Polsce, która sprawiła, że tak bardzo Polska teraz się różni od dramatu, który mamy na Ukrainie, tak bardzo Polska się różni również od Węgier, Czech i to in plus, zbudowaliśmy naprawdę w miarę zamożne państwo, chociaż mogło być jeszcze lepiej, to Warszawa, wierzyłem, że będzie rozwijała się jeszcze szybciej niż reszta Polski i tak było. Gdy przyjechałem tutaj, to miałem 600 zł miesięcznie na życie. Jak za 340 zł wynajęliśmy kawalerkę na Mokotowie i podzieliliśmy się tym na pół i kupiłem bilet miesięczny, to miałem całych 12 zł dziennie na jedzenie, picie, książki i bawienie się. To oznaczało, że musiałem zacząć pracować na pierwszym roku studiów. I Warszawa była miejscem, w którym z ludźmi pracowałem, w którym z ludźmi uczyłem się, w którym z wieloma takimi osobami, które tutaj przyjechały z całej Polski, dosyć szybko zacząłem działać społecznie. Bo Warszawa była tym miejscem, w którym obudził się we mnie duch pracy społecznikowskiej, takiego zaangażowania społecznego. Na drugim roku studiów po raz pierwszy w życiu wygrałem wybory, zostałem szefem samorządu studentów na Wydziale Prawa i Administracji. A ekipa, którą wtedy zbudowaliśmy, to była pierwsza kampania wyborcza, w której uczestniczyłem, to była ekipa, z którą w dużej mierze trzymamy się do chwili obecnej, chociaż minęło już 25 lat od tamtego wydarzenia. To są ludzie, którzy robią i robili ważne rzeczy w Polsce, a przyjechali, tak jak ja, z czasami bardzo małych miejscowości z całej Polski. W Warszawie mieszkałem w większości dzielnic. Pierwsze miejsce, w którym mieszkałem, to była ulica Umińskiego na Gocławiu. Później ulica Andersa na Muranowie. Później zamieszkałem na ulicy Górnośląskiej na Powiślu. Później Jana Młota na Pradze Północ i muszę powiedzieć, że tam w tym 97 roku było naprawdę ciekawie, że jak późniejszą porą wracałem z biblioteki, to mnie policja pod drzwi klatki podwoziła, tak na wszelki wypadek, bo pan nie z Warszawy, no to my pomożemy. Okolice, wiadomo, Szwedzkiej, Stalowej, no naprawdę było tam bardzo ciekawie, niektórzy mówią, że nadal też bywa. Później zamieszkałem na Mokotowie na ulicy Narbutta. Później znowuż Powiśle, Dobra, Ruktamki. Później Dymińska, czyli Port Gdański, czyli już geograficznie Żoliborz, choć prawie Śródmieście. A później bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, bo Warszawa jest miejscem, w którym poznałem moją żonę i poznałem dzięki temu właśnie, czym była Warszawa. Warszawa była miejscem, w których budowano najciekawsze i najnowocześniejsze rzeczy w całym kraju i studenci architektury z całej Polski przyjeżdżali pooglądać, jak to się buduje naprawdę, coś, co zobaczyli w internecie, w jakimś magazynie architektonicznym. Tak moja żona przyjechała z gronem przyjaciół, znajomych z Politechniki Gdańskiej, chociaż oboje chodziliśmy do szkoły średniej w Gdyni, to poznaliśmy się dopiero tutaj w Warszawie. No i cóż, pierwsze mieszkanie kupowaliśmy na warszawskich Kabatach i to był pierwszy raz, gdzie gdzieś zamieszkałem naprawdę na dłużej. Gdy kupiliśmy mieszkanie na Alei Kent 26, to gdy wychodziłem na balkon, to widziałem grządki z kapustą, łąki, wierzby przy wyjściu z metra Kabaty, pod którymi nasi ojcowie zmęczeni z farbami szli z Tesco, to mogli sobie na chwilę usiąść i odpocząć. A widzieliśmy ten hipermarket i las kabacki. 5 lat później, gdy się wyprowadzaliśmy z Kabat, cały ten kwartał do metra, do ulicy Wąwozowej już był ściśle zabudowany. Wtedy po raz drugi wygrałem jakieś wybory poważne, bo zostałem szefem wspólnoty mieszkaniowej, takiej 200-kilkudziesięciolokalowej, bo toczyłem boje w imieniu reszty moich sąsiadów, współmieszkańców z deweloperem, od którego kupiliśmy mieszkanie i się okazało, że kombinuje na wszystkim i próbuje, krótko mówiąc, żebyśmy mieszkali drogo, za wszystko przepłacali. No naprawdę to była taka walka, to była też dla mnie bardzo ciekawa szkoła. Z Kabat przeprowadziliśmy się na warszawski Wawer. Chcieliśmy kupić mieszkanie w miasteczku Wilanów,
ale postanowiliśmy, że 7 tysięcy za metr to jest za drogo i że ile kiedy my to spłacimy i że za cenę mieszkania trzypokojowego kupiliśmy dom Szeregowiec na warszawskim Wawrze. Wtedy odkryłem, że w XXI wieku w europejskiej metropolii z wielkimi ambicjami 9 kilometrów od Pałacu Kultury i Nauki nie ma kanalizacji, mamy szambo, ale mówili nam, że za chwilę już będzie ta kanalizacja zrobiona. 10 lat za rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie czekaliśmy, aż nam zrobią to szambo, nie doczekaliśmy się. A ulica Jeziorowa była jeziorowa nie tylko z nazwy i nie była, no krótko mówiąc, była tak jak wiele ulic, przy których powstają nowe dzielnice Warszawy. Polna ulica. Warszawa, do której przyjechałem, zmieniła się w sposób niesamowity. Rozbudowała się, wypiękniała, zazieleniła. Tak, zazieleniła w wielu też wymiarach. Ja wiem, jak wyglądały kiedyś te place, które wyglądają teraz, może też nie idealnie, ale dużo lepiej. Ja pamiętam, jak plac Konstytucji był zawalony wietnamskimi budkami, gdzie kupowałem tego kurczaka w cieście po 5,50, bo na to mnie było wtedy stać. I jak likwidowali te budy, to trochę mi przez pierwszym odruchu było żal, ale nie wpadłem na to, że w tym miejscu zrobiłem wielki betonowy parking. To jest chore, żeby w takim miejscu, w takim otoczeniu był betonowy parking. Zieleń, okej, jakaś infrastruktura, okej, tam parking powinien być, ale podziemny. Jest w planach, jak tych 20 parę innych parkingów, których nie pobudowano. Gdy mieszkaliśmy na Kabatach, to zobaczyłem, jak bardzo cały czas różni się wschodnia strona Warszawy od zachodniej. Jak ta Warszawa po prawym brzegu jest naprawdę poszkodowana, po macoszemu traktowana. Można powiedzieć, że w Warszawie spotkało mnie wszystko, co dobre w moim życiu, wszystko, co ważne w moim życiu. Tutaj w szpitalu Świętej Zofii urodziła się piątka moich dzieci, naszych dzieci. Brawo! Tutaj, wiecie, to się wydaje, jakby to było wczoraj, a tutaj na sali siedzi nasza najstarsza córka, która w tych wyborach nie tylko po raz pierwszy będzie głosować, ale z listy Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców z okręgu podwarszawskiego z ostatniego miejsca startuje do sejmiku. Marta Wippler. Bardzo gorąco polecam kandydatkę. I Warszawa, w której tyle dobrego mnie spotkało, które tyle mi dała, jest miastem, któremu ja chciałbym dać serca, wszystko, co potrafię, wszystko, co mogę. Jest mi trudno o tym mówić, bo jest to wielkie wyzwanie, ponieważ jest to faktycznie miasto bez wizji, bez strategii. Jest to miasto, w którym rządzący zawsze z trudem nadążali za dynamiką jego mieszkańców, za przedsiębiorcami i obywatelami, którzy tutaj prowadzili biznesy, budowali, działali. To jest miasto bez planowania, bez strategii, bez pomysłu, takiej myśli przewodniej. Może nam się nie podobać Berlin, ale on ma swoją strategię. Jest to miasto, w którym wszystko wolno jest nastawione na startupy. Może nam się w różnych aspektach nie podobać Amsterdam, ale on też ma swój plan. Londyn chce być po prostu największym centrum finansowym w Europie i obronić tą pozycję po wyjściu z Unii Europejskiej. Duże miasta, poważne miasta mają strategię, Warszawa tej strategii nie ma. Ja chciałbym dać Warszawie strategię, mam na to pomysł, ale nie zrobię tego sam. Dlatego jestem bardzo dumny, że mogę startować w tych wyborach jako lider Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców, bo to jest bardzo dobra ekipa. Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy to 80 kandydatów do Rady Warszawy. To 65 kandydatów i kandydatek do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. To ekipa, która w wyborach samorządowych startuje po raz pierwszy. Pół roku temu byliśmy kontrkandydatami bezpartyjnych samorządowców. Ja też, gdy chodziłem na debaty, to się zastanawiałem, że my mamy właściwie problem z różnieniem się w różnych kwestiach i w niuansach się różniliśmy i że to jest marnowanie potencjału, niepołączenie tej naszej siły. A w takim mieście jak Warszawa jest to szczególnie ważne, bo ja chciałbym,
Warszawy wolnej od polityków. Wolnej od polityków w tym sensie, żeby ona przestała być przechowalnią dla tych, którzy przegrali wybory. Bo jest skandalem dla mnie to, że facet, który 7 lat remontował salę kongresową w Pałacu Kultury i Nauki, który komuniści zbudowali w 3 lata, w nagrodę właśnie został prezesem totalizatora sportowego. I takich transferów z miasta jest ileś, więc tutaj w mieście u Rafała Trzaskowskiego zostaną tylko ci ludzie z ekipy Platformy, którzy byli na tyle słabi, że nie załapali się na spółki Skarbu Państwa i nie dostali transferów, więc będzie jeszcze gorzej. Nie będę się pastwił nad obecnym kandydatem na prezydenta, bo zrobili to w sposób doskonały moi przedmówcy, tu musiałbym się powtarzać. To jest chłop, który tu wylądował na chwilę, żeby dostać inną robotę i siedzi smutny, bo mu się nie udało. A za rok będzie to samo, bo on dostanie baty, jestem o tym głęboko przekonany, od kandydata Konfederacji, czy będzie to Sławomir Mentzen, czy będzie to Krzysztof Bosak, z którymi obaj miałem przyjemność i mam przyjemność pracować, których znam obu. Ja oczywiście, nie jest to tajemnicą, jestem Mentzen Team, ale gdy inaczej zakończą się prawybory, to będziemy mieć świetnego kandydata na prezydenta naszego kraju i Trzaskowski znów dostanie baty. Bo Polska potrzebuje zmian i Warszawa potrzebuje zmian. Chciałbym Warszawy, w której moje dzieci, moja rodzina będą się czuły równie dobrze jak ja. Postanowię tutaj mieszkać nadal, wychowywać swoje dzieci i będą mieli ku temu racjonalne powody. Bo będzie to doskonałe miasto nie tylko do zarabiania i prowadzenia biznesu, ale również do wypoczywania, do korzystania z dóbr kultury, że będą chodzić do tej filharmonii, o której mówił Jaś Pospieszalski, będą chodzili aleją polskich królów, o której mówił Marek Jakubiak i spełnimy wiele innych małych, drobnych rzeczy, ale przede wszystkim doprowadzimy do tego, że tu się naprawdę dobrze i rozsądnie będzie żyło. Dlatego wam bardzo dziękuję za to, że dostałem ten przywilej i zaszczyt kandydowania jako kandydat naszego komitetu na prezydenta Warszawy. I chciałbym wam bardzo podziękować za to, że tutaj jesteście z nami, tutaj na tej sali, mówiliście wcześniej, i do tych, którzy nas słuchają, oglądają za pośrednictwem mediów społecznościowych, być może również mediów. Kochani, musimy wygrać Warszawę dla nas, dla naszych dzieci i pokazać, że tutaj się rozpocznie pewna rewolucja i zmiana pokoleniowa w polskiej polityce. Ponieważ nasi konkurenci udający prawicę są o pokolenie starsi od nas i dlatego jestem głęboko przekonani, że w tych wyborach, za chwilę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pokażemy, że idzie wielka zmiana w polskiej polityce i tą zmianą będziemy my, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo. I chciałbym zaprosić serdecznie tutaj wszystkich naszych przyjaciół na scenę do wspólnego zdjęcia, żebyśmy mogli już razem